Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, no to, co wypisuje tutaj Pan Rafał, jest po prostu szczytem jakiejś aberracji. Przeczytajmy sobie tu chwilę, bo teraz Pan Rafał będzie zwalał wszystko na Ducha Świętego, a nie na współpracę człowieka z Duchem Świętym. Nikt też nie może powiedzieć, to pisze Pan Rafał, nikt też nie może powiedzieć, bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. I tutaj cytuję Koryntian, 1 Koryntian 12:3. Rozumie Pan Albert, bez łaski, czyli suwerennej interwencji Boga, człowiek nic nie może sam. A czy ja coś kiedykolwiek powiedziałem, że człowiek sam ma coś robić? Nie, Rafałku, jeżeli ja coś mówię, że człowiek ma coś robić, to zawsze mówię z pomocą Bożą. Nawet ostatnio cytowałem list do Hebrajczyków. Trwajcie w łasce i przez nią służcie Bogu, więc my służymy Bogu dzięki łasce Bożej. Tak? I teraz, Rafałku, piszesz, bez pomocy Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem. A więc kto ma wyznać, że Jezus jest Panem? Duch Święty za nas, czy ja i ty? Otóż człowiek ma to wyznać przy pomocy Ducha Świętego. Tak samo jak Rzymian 8:13. Przy pomocy Ducha Świętego mamy uśmiercać popędy ciała, więc kto ma uśmiercać popędy ciała? Duch Święty za mnie to zrobi? Czy ja mam to robić przy Jego pomocy? A więc jest tutaj Duch Święty dany do pomocy, tylko że zobaczmy, przewrotność i po prostu jakaś aberracja kompletna umysłu ludzkiego w protestantyzmie polega na tym, że oni pomoc odbierają za coś. Aha, to jak Duch Święty przychodzi mi z pomocą, to znaczy, że ta pomoc polega na tym, że ja siadam w foteliku i sączę piwo, a Duch Święty robi za mnie. Nie. Więc jeżeli ty wrzucasz 5 ton węgla, to Duch Święty przychodzi ci pomóc i razem wrzucacie 5 ton węgla przez okienko do piwnicy. Bo pomoc nie polega na tym, że ktoś ci pomaga, Rafałka, a ty sobie siedzisz w foteliku i nic nie robisz. Pomoc to znaczy, że ty robisz i ta osoba, która ci pomaga. Więc w naszej drodze do Królestwa Niebieskiego Duch Święty nam pomaga, ale to my mamy stawiać kroki, idąc za Nim. Duch Święty nam pomaga, ale w liście do Galatów, gdzieśmy czytali, ale absolutnie nie potrafisz się do tego odnieść. My się mamy do Niego stosować. Mając zaś żyć od ducha do ducha, się też stosujmy. Kto się ma stosować? My. A więc my mamy właśnie naginać swoją wolę, zapierać się siebie, by iść za Duchem Świętym. To my mamy zapierać się siebie i korzystając z pomocy Ducha Świętego uśmiercać popędy ciała. Duch nas uzdalnia, ale to pomaga, ale ta pomoc absolutnie nie sadza nas w ciepłym foteliku, by sączyć sobie piwko i nic nie robić. To jest protestantyzm, to jest po prostu ta przewrotność protestantyzmu. Nic nie robić, Duch Święty, suwerenna łaska, wszystko to. Nie. Mając łaskę, przez nią służcie Bogu. To jest końcówka 12 rozdziału listu do Hebrajczyków, Rafałku. Wszystko wywracasz, wszystko. Bo kto ma wyznać, że Jezus jest Panem? Ty. Ja. A kim jesteś? Duch Święty? Duchem Świętym? Nie, jesteś człowiekiem Rafałem Kowalskim, tak jak ja jestem człowiekiem Albertem Zalewskim. I ja, jako Albert Zalewski, mam wyznać, że Jezus jest Panem, a Duch Święty mnie do tego uzdalnia. Czyli odpowiadam na tą łaskę, która pochodzi od Ducha Świętego i która prowadzi mnie ku wyznaniu Jezusa jako Pana. Ale to ja mam wyznać. To ja mam zadać śmierć grzechowi z pomocą Ducha Świętego, który mnie oświeca i umacnia do walki z grzechem. 6 rozdział Ewangelii, czy 6 rozdział listu do Efezji. No jakie walce święty Paweł pisze. Musisz walczyć, Rafałku, czy suwerenna łaska za ciebie wszystko robi, a ty dalej siedzisz i pijesz browarka. Właśnie to jest protestantyzm. Protestantyzm jest dla leniów, którzy myślą o tym, co by tu robić, żeby nie robić, a wypić browara. To jest protestantyzm. Browar w bujanym foteliku i nic nie robić. Nie. To jest protestantyzm, ale to nie jest pójście za Chrystusem. Protestantyzm tak, ale nie wiara apostolska, nie wiara biblijna. Nie chrystusowe powołanie.
No i tutaj tam dalej, że wszystko sprawia Duch Święty, tak, no to Duch Święty przychodzi oczywiście, ale Ducha Świętego można też obelżywie się względem Niego zachować. Tak, to jest 10 rozdział listu do Hebrajczyków, 3, 6 rozdział listu, 1 listu świętego Pawła do Koryntian, że można zbezcześcić świątynię Boga. A tego zbezcześci Bóg. Tak? No to sobie przeczytajcie 3, 6 rozdział 1 listu do Koryntian. Kolejna aberracja. Poza tym, zobaczmy jeszcze jedno. Od naszego postępowania zależy upodobanie Boże w nas. To jest ten wątek, na który zwrócimy sobie uwagę, czytając sobie już ten fragment, który żeśmy niejednokrotnie czytali. Pierwszy rozdział listu do Kolosan. Przeto i my od dnia, w którym usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli. Widzisz, Rafałku, człowiek ma dochodzić do poznania, człowiek ma poznawać. A ty tu piszesz o suwerennej łasce, wszystko robi, Duch Święty robi. Tak? Nie. My mamy iść, właśnie podążając za Duchem, mamy wzrastać w poznaniu. Widzisz, tutaj udział człowieka. Człowiek ma wzrastać, Kolosanie mają wzrastać, ty i ja mamy wzrastać w poznaniu woli. W całej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście już postępowali, uwaga, w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając. Jak się zdobywa upodobanie Boże? Przez postępowanie. Czyli od naszego postępowania zależy upodobanie Boże bądź nieupodobanie Boga w nas. Więc jeżeli postępujemy sprawiedliwie, znajdujemy upodobanie Boże. Rozdział do Hebrajczyków, 10. Jeżeli się cofamy, usprawiedliwienie Boże, dusza moja nie upodobam sobie w Nim. Tak? A więc upodobanie Boga w nas zależy od tego, jak my postępujemy. Jeżeli wzrastamy w poznaniu Jego woli i postępujemy w sposób Jego godny Pana, a postępować w sposób godny Pana to jest poznawać i spełniać Jego wolę, to w sposób niegodny, postępowanie w sposób niegodny Pana to jest postępowanie grzeszne, prawda? Odwrócenie się od tej drogi. Prawda? Czyli od naszego postępowania zależy upodobanie Boże. Tak? Wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąć przez głębsze poznanie Boga. Kto ma wydawać te owoce, Rafałku? Człowiek. Przy pomocy Ducha Świętego. Ale to człowiek je ma wydawać. Współpracując z Nim. Tu Święty Paweł nie leje wody o jakichś suwerennych łaskach, które działają za człowieka, a człowiek sobie browara obraca w fotelu. Nie. Tu Święty Paweł pisze o charówie intelektualnej, duchowej i tej zewnętrznej. Tak? Bo wydawanie owoców, dobre uczynki, no to trzeba pełnić na zewnątrz, tak? Ale zobaczmy, tutaj jest pewna hierarchia duchowego wzrostu. Dochodzić, zobaczmy, Święty Paweł nam tutaj wskazuje taki kręgosłup duchowego wzrostu. Tu jest cały kurs formacyjny w tych kilku wersetach. Od czego zaczyna? Od robienia, spełniania dobrych uczynków? Otóż nie. To jest na końcu. O uczynkach pisze na końcu. Od czego zaczyna? Od poznania woli Bożej. I zobaczmy, uzależnia tutaj wzrost w tym postępowaniu godnym Pana od czego? Od głębszego poznania Boga. Czyli mamy wewnętrzny wzrost, który się dokonuje przez coraz głębsze poznanie Boga. Mamy wewnętrzny wzrost, który ujawnia się, który realizuje się przez coraz głębsze poznanie woli Boga,
I kiedy te dwa elementy, które są wewnętrznym wysiłkiem człowieka, uzewnętrzniają się właśnie w dobrych uczynkach, w naszym postępowaniu. Czyli tutaj właśnie święty Paweł daje nam w tych trzech wersetach cały program rozwoju duchowego. Poznanie woli Bożej, wzrost duchowy przez głębsze poznanie Boga. I to prowadzi nas właśnie do coraz pełniejsze, do spełniania uczynków i do życia w sposób coraz pełniejszy, tak? Przez spełnianie dobrych uczynków, przez wydawanie dobrych uczynków znajdujemy właśnie to Boże upodobanie. Dobrze, dalej drugi wątek, no to tutaj święty nasz kochany Rafał, święty, przepraszam, uwłaczam mu prześwięty, bo jest niepokalanie poczęty bez grzechu, chce tutaj nam wciskać, że jest porwanie Kościoła, że Duch Święty zostanie zabrany i razem z ludźmi. Tak, tutaj cytuję Tesaloniczan 2,6, prawda, i mówi tak. Gdy to się stanie, wielu uwierzy w Jezusa, a zostaną zabici, jednak kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. O tym mówi Jezus i Paweł to potwierdził. Te słowa, czyli te słowa, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony, Jezus powiedział konkretnie do tego czasu, po usunięciu z drogi Ducha Świętego i świątyń, w których przebywa, czyli ludzi wierzących. Wiadomo, zakonolubnie najlepiej spalcie te wersety, bo wam nie pasują do doktryny. Jakie to wersety? 2 Tesaloniczan 2, 6, 8. Przeczytajmy sobie, zobaczmy, czy to jest faktycznie taki straszny werset, który nas, prawda, zabija. 2, 6, 8. Wiecie, co go teraz powstrzymuje? Aby objawił się w swoim czasie, albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca. Wówczas ukaże się niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem ust swoich. I co tutaj ma być, Rafałku, o wzięciu Ducha Świętego? Gdzie tu masz o zabraniu, o pochwyceniu Kościoła, o wzięciu Ducha Świętego? No ale dobra. Skoro Jezus, panie Rafale, powiedział to słowo, kto wytrwa do końca właśnie do tych ludzi, do tego konkretnego czasu, to jeszcze raz ponawiam pytanie, dlaczego święty Paweł, Kolosan, do Kolosan pisze, bylibyście tylko w wierze wytrwali. No to jeszcze raz ci to przeczytam, panie Rafale. To jest 1,23. Bylebyście tylko trwali w wierze ugruntowani i stateczni, a nie chwiejący się w nadziei właściwej dla Ewangelii. Dlaczego Kolosanie mają trwać, skoro te słowa o wytrwałości są do tych czasów tam ucisku? Poza tym, Rafałku, zobacz, jak jesteś bezmyślny w tym nawet, co piszesz. Skoro Duch Święty zostanie zabrany, to jak ci ludzie w wielkim ucisku będą mogli wytrwać bez Ducha Świętego? Od czego zacząłeś swój wpis? Od tego, że przy pomocy Ducha Świętego wyznajemy, że Jezus jest Panem, tak? Więc jeżeli Duch Święty zostanie zabrany i część ludzi zostanie sierotami, a Jezus mówi, że nie zostawi nas sierotami, to znaczy, że i od czego będzie zależało ich zbawienie, jak będą mogli wytrwać, jak będą mogli uwierzyć w Chrystusa, jeżeli Duch Święty, który uzdalnia człowieka do wiary, zostanie zabrany. Widzisz, Rafałku, głupotę i bezmyślność tego, co piszesz? Widzisz to, Rafałku? Dekalog mówi, czyli to wytrwanie do końca, Rafałku, skoroś apostołowie o tym piszą, do Kolosan i w Hebrajczyków jest konieczność wytrwania i w Dziejach Apostolskich, to znaczy, że mamy wytrwać. Poza tym, jeżeli wytrwanie nie jest konieczne do zbawienia, to znaczy, że Jezus w 15 rozdziale, mówiąc o wytrwaniu w miłości Bożej, o wytrwaniu w Nim, też kłamie, tak? Znaczy, konieczność negowania wytrwałości w wierze jest negowaniem konieczności wytrwania w Chrystusie.
Tak? Bo Chrystus mówi w 15 rozdziale, trwajcie we mnie, wytrwajcie we mnie. Tak? A więc jeżeli te słowa o wytrwałości są dla ludzi po porwaniu Kościoła, czyli tam za 200 lat powiedzmy, to my teraz zbawiamy się, nie musząc trwać w Chrystusie, tak? Widzicie to? Jeżeli nauka o wytrwaniu nie jest dla nas, to znaczy, że nie musimy trwać w Chrystusie, bo zbawienie jest za frajer, my i tak będziemy zbawieni. Czyli Jezus znów w kule gra w 15 rozdziale Ewangelii Świętego Jana. Wytrwać o wytrwaniu w miłości mojej, kiedy o tym mówi, nie? W kulki se przegrywa. Rafałku, obyś się nawrócił jeszcze, zanim zejdziesz z tego świata. I teraz później tak, trzeci wątek. Dekalog mówi to, co nie robić, ale nie uczy on, jak kochać. Nie uczy, jak kochać, tak? Nie robienie zła to jeszcze nie jest kochanie, ale to też jest częścią kochania, nie? Jak kocham, to nie robię zła, Rafałku. A żeby nie robić zła, to muszę wiedzieć, czym jest zło. Nie jest, kochani, to tylko wstęp do miłości, która jest taka. No i tutaj Rafałek cytuje nam hymn o miłości. No i co? I hymn o miłości znosi dekalog, tak? No to zobaczmy sobie. Miłość nie raduje się z niesprawiedliwości. Kradzież jest sprawiedliwością czy niesprawiedliwością? Tak? Miłość nie postępuje nieprzyzwoicie. Czyli nie kradnie, nie cudzołoży, nie pożąda, tak? Bo to jest nieprzyzwoitość, Rafałku. Nie szuka swego, czyli nie pożąda. Nie jest porywcza. Nie myśli nic złego, tak? A więc skoro nie myśli nic złego, to też nie myśli o tym, żeby ukraść. Ani nie myśli o tym, żeby zrobić coś złemu, aby zabić. Nie myśli o tym, żeby zbezcześcić, znaczy, jak to się mówi, znieważać ojca i matkę, nie? Nie raduje się z niesprawiedliwości. Czyli co? Właśnie cierpi wtedy, jak widzi, że się okrada człowieka, jak się zabija ludzi, jak się znieważa starszych. Cierpi, jak widzi całą niesprawiedliwość, która jest łamaniem dekalogu. Ale raduje się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkim się, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Miłość nie ustaje, tak? Więc Rafałku, hymnem o miłości nie zniesiesz dekalogu. Absolutnie. No ale niestety, tak jest protestantyzm, będzie szedł w zaparte. Miłość jest darem łaski, panie Albercie, który, jak pisałem wcześniej, Duch udziela każdemu tak, jak chce i tak, jak człowiek nie może sam powiedzieć, Jezus jest Panem, tak samo nie potrafi sam kochać. A czy ja powiedziałem, że człowiek potrafi sam kochać z siebie? Duch Święty go uzdolnia, ale ja mam iść za tym uzdolnieniem, pozwolić mu na to, żeby mnie uzdolnił. No chyba wyraźniej tego Święty Paweł nie mógł ci, Rafałku, napisać. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Kto się ma stosować? Duch Święty za mnie, suwerenna łaska za mnie, ma wszystko robić? Nie, ja się mam stosować. Czyli naginać swoją wolę, naginać swoje pożądliwości, zapierać się siebie. To jest stosowanie się do Ducha Świętego i o tym mówi Chrystus. To chce iść ze mną, niech się zaprze samego siebie, tak? A dekalog to udowadnia. Wspaniale tym, co jeszcze nie uwierzyli lub są religijni i oszukują samych siebie. Pan Albert mówi, że babcię można kochać, ale to nie znaczy, że jak jej ukradnie rower, to jej nie kocha. To wypierdźcie, za przeproszeniem, takie głupoty. Próbując negować dekalog.
To jest właśnie ten absurd, o którym żeśmy wczoraj mówili, bełkot protestantyzmu. Dekalog nie obowiązuje, ale kraść nie wolno. Czyli obowiązuje, czy nie obowiązuje? Wasza miłość szanuje 10 przekazań, czy nie szanuje? Nie obowiązuje. Czyli można kraść, nie wolno kraść. A więc obowiązuje dekalog, nie obowiązuje. Rafałku, jesteś tak rozbity, znaczy protestantyzm cię tak rozwalił, jak... No właśnie. I ten, to rozwalenie, tą bezmyślność, po prostu tu pokazujesz. Babcia, jak się kocha, to się roweru nie kradnie. Dlaczego? Bo się kochając, szanuje się i dekalog. A wy mówicie, można kochać, ale do kochania niekoniecznie jest dekalog. Ale nie wolno kraść. No to trzeba być naprawdę tu. Więc skoro nie można kraść, jak się kocha, to znaczy, że dekalog jest podstawą. Tak, podstawą naszego życia. Jest fundamentem, na którym się buduje. No i taka to jest religijność, jak mówi ludowe przysłowie, modlę się pod figurą, a diabła ma za skórą. Pozdrawiam. No więc właśnie, moi drodzy, zobaczmy te trzy wątki, tak, że Duch Święty za nas wszystko robi, jakieś porwanie Kościoła. Nie ma porwania Kościoła. Absolutnie nie ma. Oto ja jestem z wami aż do skończenia świata, a nie do porwania Kościoła, mówi Chrystus. I dekalog obowiązuje. Nawet jeżeli czytujesz hymn miłości, to tam przecież masz odniesienia do dekalogu. Nie cieszy się z niesprawiedliwości. A co to jest niesprawiedliwość? Kradzież jest niesprawiedliwością, prawda? Więc miłość, jak widzi, że ktoś kradnie, to się smuci. Ale też nie, miłość nie postępuje niegodziwie, tak? A kradzież jest niegodziwością, cudzołóstwo jest niegodziwością, obrażanie matki ojca jest niegodziwością, pożądanie rzeczy bliźniego jest niegodziwością, a więc miłość tego nie robi, Rafałku. Więc wystarczy troszkę pomyśleć, żeby zobaczyć, że hymno miłości w całości obejmuje dekalog. Pozdrawiam.